Państwa zobaczą, jaki piękny jest ten nasz pałac kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa. Co piękniejsze, czy ta choineczka, która tutaj jest zielona, mała, nieduża, czy pałac kultury Stalina i Lenina, wielki, piękny i mrygający. Państwa zobaczą, ale podczas tych świąt, jak on będzie mrygał, cały czas będzie mrygał, proszę Państwa. To może za dużo. Tak samo, proszę Państwa, jaki ten pracoholizm jest rozwinięty, proszę Państwa, tak dużo by chcieli napracować, ale o ile nie będą robić i spełniać woli Bożej, no to może to być nadaremno. Jezus powiedział, oto idę, Panie Jehowo, na czynienie woli Twojej, na czynienie woli Twojej, czyli że Jezus Chrystus przyszedł, aby spełniać wolę Bożą, wolę Stwórcy. I teraz chodzi o to, nie o to chodzi, żebyśmy dużo zrobili, tylko żebyśmy robili to, co się podoba Stwórcy. Czyli, że trzeba poznać zamierzenie Boże, plany Boże, myśli Boże. I czego Bóg od nas wymaga, proszę Państwa. No bo jeżeli my będziemy kopcić papierosy jako debile i do Matki Boskiej, która też wyssana jest z palca, bo wymyślona jest to pogański kult kobiety niebiblijny, będziemy do niej modlić się jak do pogotowia ratunkowego, czy jako do pogotowia ratunkowego, to też jest bez sensu. Proszę Państwa, czyli no, dużo mrygania, dużo pracy. Niektórzy może myślą, że jak będą dużo się modlić, proszę Państwa, to też będą wysłuchani ze względu na wielomówność swoje. To dla wielomówności waszej nie zostaniecie wysłuchani, bo choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, Biblia mówi, to nie zostacie wysłuchani. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Obmyjcie się, usuńcie złe uczynki sprzed mojego oblicza. Co mi po mnóstwie ofiar waszych, a gdy przychodzicie tych modłów waszych, a gdy przychodzicie do mnie, stajecie przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Czy jaskinią zbójców nie stał się raczej ten lud przed moim obliczem? Oto ja to wszystko widzę, mówi Jahwe zastępów. Także widzą Państwo, że czy za dużo pracy i nie tej pracy, co trzeba, czy za dużo modlitw i nie tych modlitw, bo to są różańcowe modlitwy, wyssane z palca, wymyślone, a to bram z kości słoniowej, a to wieża Dawidowa, módl się za nami, to przecież nie o to chodzi. Żeby w ten sposób mówić i żeby tak dużo mówić, to przecież nawet i ta wielka stopa, ten Ireczek, proszę Państwa, wielka stopa, który mówi, że nigdy nie będzie pracował, czy ty widziałaś, żebym ja kiedyś pracował, wielka stopa, tak mówi właśnie, to też może być ta wielka stopa, która nic nie robi, zaliczona do tych pracocholików, którzy a to za dużo się modlą, za długo się modlą, albo modlą się nie tak, jak Bóg sobie życzy. Także widzicie Państwo, dlatego to jest tak napisane w Biblii, że choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, ze względu na to, że te modlitwy wcale nie są Boże. Nie są to modlitwy na wzór Boży, bo nie ilość liczy się, a jakość, ale i prawdziwość się liczy tego wszystkiego. Co wy tam mówicie, bo jeżeli nie znacie zamierzenia Bożego, Bożych wymagań, to jakże możecie się słusznie modlić? Nie możecie się słusznie modlić. No to więc właśnie poznać zamierzenie Boże, że to królestwo, przecież mówicie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. A więc, że ta wola Boża ma się dziać teraz tu na ziemi też, jak i już dzieje się w niebie od roku 1914, gdy w niebie panuje Król Boży, Król Jezus Chrystus i wcale nie jest na sianku, wcale nie jest malutki, którego wy lulacie. Dlatego też wy, jako ci wyznawcy papieża i Matki Boskiej Ostrobramskiej, ponieważ tak za dużo cokacie, no to różnicie się bardzo na przykład od Świadków Jehowy, bo Świadkowie Jehowy nie cokają, a u was to co, to znaczy, że żebraków katolickich waszych sto, co. Ci z Rumuniali mówią no. A ci inni o. I to nie o to chodzi, żeby to pomnażać, te modlitwy wasze, co, no, tylko żeby po prostu
Nawet poprzez myśli możecie mieć kontakt ze Stwórcą, z Jehową Bogiem. Przecież Jehowa Bóg powiedział, że wtedy już wtedy nawet, kiedy coś pomyślicie, a jeszcze nic nie powiedziałyście, to Jehowa Bóg wie, co macie na myśli, co miałyście na myśli. Także Stwórca Jehowa Bóg jest Bogiem miłującym, jest Bogiem kochającym, miłosiernym, który bardziej wybacza niż ten, który karci. A wyście od średniowiecza głosili takie poglądy, że w piekle, że i ludzi w piekle paliliście, i Biblię w piekle paliliście, czyli w ogniu. Także nakłońcie się do tegoż Pisma Świętego, do Biblii i zobaczcie właściwie, co to jest to Pismo Święte, bo nawet nie wiecie, co to jest. Jeszcze jako ci żebracy, którzy idą do ciężkiej pracy, jako że i do tacy, jako do mszalny chodzonej tacy, i kaszlecie, jako ci żebracy katolicy, kaszlecie z taką hipochondrią swą katolicką, kaszlecie jako żebracy, to im bardziej kaszlecie, to właśnie tym bardziej ten wasz narodowy stadion jest polski, bo przecież tu nie jest Anglia, tu nie są książęta, tu nie jest Ameryka, tu nie są Mormoni, tu nie jest Rosja, tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok, tu nie ma prawosławnych, którzy, to jest pałac kultury Stalina i Lenina, biednym tu Polakom w prezencie zostawiony to, co dowiecie się właśnie w tej informacji turystycznej, która jest tam na krużganku na środku ekranu. Mamy teraz z Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Zapraszamy serdecznie do poznawania prawd Bożych i do błogosławieństw, które z wypełniania tych praw Bożych będą wynikały.